their neighborhood was bombed by the Air Force. She and her husband and the whole family had to move to Jordan. Uchodźcy z Syrii są pozbawieni takiej możliwości zaczęcia samodzielnego życia. Some people are not eligible to receive assistance, so the importance of the Polish fund was to fill that gap. Te badania są ogromnie ważne, no bo to są jedyne badania, jakie oni w zasadzie mogą otrzymać tutaj. This is one of the main markets or the main streets in the camp. You can see on the left and the right, there is like different type of shops. They have groceries, they have cleaning supplies, clothes, hand jobs like for fixing some devices. This is like for dress shop for girls. This is one of the biggest school in the camp. So this is a woman in the household. We're gonna interview them. They have a number of disabled with special medical children, and they have around 11 members in this family. So she's been living here in the camp since 2012. She was living in Syria with her family, but the conflict and the war start approaching them. Bombing was near, and the first incident was one of her sons got shot by the leg, and they have female members also in the family, so they got scared and decide to leave. أكثر ذكرى تتذكريها لما طلعت من هناك أو على الطريق إنه إيش الحدث الرئيسي اللي بصوتك دائما بتتخيليه؟ بلادي. كم واحد هو الواحد اللي توفى عندك هنا؟ وبنت ابني. They have only one caravan. They're trying to divide the sleeping between the boys and the girls. We have like a small kitchen here. لا مجلة لا إشي لا شيء يعني. Yeah. So this is a basic kitchen they're trying to adapt and live with. They don't have a sink. They use this water source as the cleaning source for them. And this is the toilet and the shower. There is no shower? No, they use the bucket. Okay. But going back to Syria is a little bit tricky for most of the people because their life after 10 years here in Jordan is completely destroyed. They have to start back from zero. There is still some concerns about their safety and security. So we are looking at the map of the camp. Currently, based on the latest statistics, there's 84,000 people living within the camp. Ponad 50% mieszkańców kampu to dzieci. Około 150 dzieci rodzi się każdego miesiąca w obozie. Tutaj akurat w obozie dostarczamy pomoc medyczną głównie kobietom i dzieciom do 5 roku życia. Akurat tutaj w Zaatari jest taka klinika, która przyjmuje kobiety do badań przed- i poporodowych. Były badane, były sprawdzane ich potrzeby medyczne i jeżeli była potrzeba, były kierowane do przychodni szpitali zewnątrz. To są ogromne koszty, więc bardzo znaczna część tego projektu jest kierunkowana na opłacanie specjalistycznych zabiegów medycznych. I rozdawane są takie pakiety higieniczne, proszek do prania, spinacze, mydło, szampon, szczotka, jakieś dla kobiet podpaski, środki takie menstruacyjne. During this project we were able to provide service for more than 10,000 beneficiaries in general and by providing more than 30,000 services. Currently, we are providing this mobile medical services to pregnant women or women planning to get pregnant and post delivery. You know, this gap is no more going to be filled by any others, as I know today. Many donors are leaving to other conflict sites. I think these people will be at risk. Jesteśmy jednym ze 100 nieformalnych obozowisk uchodźców syryjskich na terenie Jordanii. Tutaj dociera raz na 3 miesiące nasza klinika mobilna. Zaczęło być zimno
zaczęło się palenie w nieszczelnych kozach, piecykach wewnątrz namiotów. No i matki mówią, że niestety dzieci zaczynają chorować. Chodzimy teraz do takiej prowizorycznej kliniki w obozie nieformalnym. To jest przychodnia, w której przyjmuje zespół medyczny Polskiej Misji Medycznej, składający się z pediatry, z rejestratora. To są nasi partnerzy. Możemy to zobaczyć, wszyscy teraz czekają, bo to jest dzień badań. Przyszły mamy z dziećmi, to głównie ojcowie najczęściej właśnie teraz pracują na plantacjach. Czasami to zajmuje bardzo wiele godzin i oni tutaj grzecznie i spokojnie czekają na swoją kolej w kolejce do pana doktora. Pediatra, który robi takie podstawowe badanie, przede wszystkim gardło, osłuchuje płuca, sprawdza oczka, sprawdza uszy dzieci. Infekcje uszu są bardzo częste, w związku z czym sprawdza też uszy. No i przepisuje takie podstawowe badania, czasami są konieczne nawet antybiotyki. Jest pani, która rejestruje każdego małego pacjenta i starszego. W tej drugiej części, tam za kotarą, do której nie ma akcesu, ponieważ jest to część kobieca, odbywa się badanie z kolei kobiet w ciąży. Jest ta klinika, ten mały gabinet, który nazywamy kliniką. Wyposażony jest monitor do badania płodu, takie USG i no, najczęściej odbiorcami tych badań są bardzo młode dziewczyny. Dzieci i dorośli dostają darmowe leki. Oczywiście sami by sobie tych leków nie mogli kupić, więc dostają taki zapas leków na dłużej. Zespół nie jest w stanie być tutaj tak często, jak powinien być, więc ten zespół medyczny przyjeżdża raz na kilka miesięcy. Jest duży hałas, duży gwar, ale to jest też wydarzenie tej, nie wioski, ale tego obozu, jak przyjeżdża takie badanie. To jest święto. She's saying that for sure it's very complicated the situation of the living conditions here, especially in winter. When it rains, the water pours inside the tent. It's very muddy outside. The weather, the situation here, and also the weather conditions, especially also in winter, when they use this kind of heating, it affects the respiratory system, and some children suffer from asthma. They have some respiratory problems. And she's saying that yes, they benefit especially from the medications that they receive. Antibiotics, based on the need of the kid, painkillers, sprays for their respiratory, and she was saying that they need that. The kind of nebulizer, and today we will distribute it under the Polish support. Cases like this, and if there is no one supporting or providing this kind of service, they would go to the closed clinic, or there's also a closed pharmacy here where they can buy the medicine. If they need to ask for money, they need to borrow the money to afford. They are saying that some women are able to do the regular checkups in the clinics, but not. It depends on the affordability of the family. It's not a very big number. Sometimes the pregnant woman is 5 months pregnant and she didn't check since the start of her pregnancy. They mainly depend on benefit from the team. بتركبيه on here no بتركبيه بهيك بهاي الطريقة اللي يكون طرفه من هون اللي عند الكوع بتلفيه بس ما تشدي بهاي الطريقة هذا اللاين بيكون على مستوى ايدك من هون مستوى النبض jak ta uczennica zmierzy ciśnienie swojej koleżance. Wtedy będziemy wiedzieć, czy się nauczyła. So now, if she can do it for you, okay? So now you just do it for her, okay? To jest nebulizator, czyli inhalator, który służy do inhalacji dzieci mających problemy z oddychaniem, które mają infekcje górnych dróg oddechowych. Teraz uczymy ich użycia tego inhalatora. Mamy tutaj kilkanaście jednorazowych dla pojedynczego dziecka końcówek. I teraz będziemy ich uczyć. I tu jest sól fizjologiczna do inhalacji, ale może to też być na przykład antybiotyk lub steryl.
companies to conduct satisfaction surveys and to receive their feedback after the end of each project, and they were really in need of the continuous and the sustainability of such services. They really asked for it. When you hear like there is a young lady, a youth girl or a pregnant woman not being worried about how she's going to deliver their child or how it's going to address her medical status or issues or their worries, they know there is a safe space they can reach out for and seek for the proper advice or proper intervention. So that's one of the highly motivated things to see. They are aware and they are trusting that there is some space they can reach for.